Dobra, zachodźmy o sklep, może kupię zestawy naprawcze. Patrz jak tu ciepło. Ja, dawaj, dawaj stary, idźmy na sklep. Szkoda. Mechanik musi mieć pełne ręce roboty o tej godzinie. A skąd to nazwałeś się... Pęta Pole? Parę mieć kilka biznesów. A nie chciałbyś się może pokazać? Dla wujaszka? Dla wujaszka? No bo możemy, tylko wiesz, no teraz nie da rady. Teraz musimy wykonać kilka zleceń, a potem będziemy się udawać na pole, poletko. Aha, bo ja mam dużo nasion. No może tu dorwiemy zestaw naprawczy, chociaż wątpię. Ty, ostatnio wytworzyłem ten... wino. Wino? Chcesz spróbować? A wiesz co, twoje wino, może klientom... No trzymaj, no spróbuj. Serio dobry. Wiesz, to trochę w robocie, później spróbuję na pewno. Proszę. Ten staw naprawczy kosztuje $900. Nie mogę 5 prowadzić. No ale ja będę prowadził. Spierdalaj! Co to odwalasz z tamtym papki? No spróbuj wina. Proszę. O gość, odwala. No patrz, kurwa. Będę pił na razie twojego wina, stary, napiję się później. Muszę teraz zaprowadzić furę. No ale powąchaj, kurwa, chociaż. Tak, powołaj. Jedziemy na Melinę. Kurwa. Nie będę pił wina teraz, stary. A ty pijesz, że masz prowadzić, stary, co to odwalasz? Halo? A podaj mi jakieś miejscówkę, które jest najbliżej tego miejsca, którego jesteście. To tam podjadę za kinem. Mam zestaw naprawczy i sam się tu zajmę. Świetnie. Powiem ci, pamiętasz tych motocyklistów? To jest jakby po drugiej stronie jeziora, stary. Jak ja jestem, tu jest taki mostek, to jest po drugiej stronie jeziora, tak jakbyś pojechał na Sandy i próbował łowić rybki, no to byś musiał jechać na drugą stronę jeziora przez taki mostek. Motocyklistami jedziesz mostkiem, jedziesz dalej prosto. A motocykliści to mają taki swój jakby zagajnik tam. Tak. Jadę, za motocyklistami jadę w lewo. Sześciami naprawczymi, świetnie. Do zobaczyska. Dobra, wiem, gdzie wszystko jest elegancko. Gdzie? Piździe. Może mi powiesz, kurwa, czy mam zgarnąć? Proszę bardzo, jedziemy. A mam taki dobry humor, że już wiem, gdzie jesteśmy. Napiję się twojego pierdolonego winka. Serio? Tak, czekaj, gdzie to było. Dzięki. Wino Jeblok, świetnie. O, kurwa, siarczyste. Ja się dziwnie czuję. O, ale faza. Co jest grane? O, ale mi ćmi. O, paniuśku. Za mocne to winko, kurwa, skąd to masz? Jebła. Halo? O, przepraszam. Kurwa, ale mi łeb napierdala, stary, to był największy syf, jaki wypiłem, kurwa. Przepraszam, ale jak go znalazłem w śmieciach. Ja pierdolę, ale to jest syf. O, pieczę mi gardło, myślę, że to jest jakieś twoje wytrawne wino, które godzinami, czy nawet latami wytwarzałeś u siebie w winnicy, a to zwykły ściek, szczoch ze śmietnika. Właśnie dlatego odlatujemy na Marsa. Przygotuj się. Nie rób głupot. Nie rób głupot. Mówiłem, że nie będę pić pracy. To nie żadna praca. Kurwa, zapomniałem kupić tego zestawu naprawczego. Ja pierdolę. Musimy zawrócić. Musimy podjechać do sklepu. A ma będzie jakiś sklep po drodze? Gdzie? No jedźmy tu tam tą stronę. Kurwa, przecież pakowała mi do siatki, co za baba. Jak się czujesz? Źle zapłaciłem jej. Miałem zapłacić fałszywymi banknotami, które dzisiaj podrabiałem. No jak się czuję? Teraz lepiej, ale początek jest ciężki. I daleko nie widzę, powiem ci. Jabczok, to jest pułapka. A ty tak jedziesz tak jak ja? Jak ty się czujesz? Nie, ja nie piłem. Wiem, że piłeś. To było piwo. A, może staw mi pomoże. Co? No nic, ja robię sobie statywy. Mleko wypij. Kurwa, sklep przyjechałem. No można robić wyścigi po tym wytrawnym trunku, naprawdę. No kosmiczne. Halo, już jadę na miejscówkę. Kiszki, kurwa. Już jadę 5 minut, tylko najebałem się, zaraz będę. Chodź, czemu? Kurwa, macie, co jest grane? Czekaj. Halo, dziękuję. Kurwa, zestaw naprawczy, proszę. Naprawczy zestaw. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej, okay, kurwa, nie widać. Zestaw naprawczy poproszę. Raz. Co jest kurwa? Nie chcesz mi sprzedać? To ty jesteś ziebnięta? Kurwa, dawaj zestaw naprawczy, są normalne banknoty. Co ci kurwa, niech nie pasuje? I ona powiedziała, że kurwa nie obsłużyły, bo te banknoty są kurwa podrabiane. Co jest kurwa daj grane? Daj mi, ja kupię. A masz kasę? Masz kasę? Daj mi pieniądze. Nie mam pieniędzy, ma nie mam pieniędzy kurwa.
Ja też właśnie. Zaraz rozjebie. Słuchaj, Smato, dawaj tej kartę naprawczy, zestaw. Dobrze, dobrze, już. No, ostatni raz, kurwa. Dobra, sprzedałem. Kurwa, znaczy wziąłem se sam za darmochę. A na dziwka. Ale rozpierdolony jesteś po tym. Dobra, jedziemy, muszę furę naprawić. Oj. Ale faza. Już tu powinni być chłopaki z moją furą. Kurwa, zabiłeś chłopa. Ja pierdolę. Dupcamy, przepraszamy. Ale jaja. I tu ci powinien być w Montes, kurwa, z chłopakami. Jeździ dalej prosto. Kurwa, uważaj. Halo? Mieliśmy ten mostek. Dobra, i co, jedziecie prosto dalej? Prosto mówiłaś, tak? Dobra, to wydaje prosto, dawaj. Tak. Dobra, wyjadę po was kawałek. Dobra, wyjeżdża ulicę. Teraz prosto mówiłaś. Dobra, jedź wzdłuż tej ulicy. No i dobrze, to jest za cześć. Kurwa, wysiądę ducha. Wypuść mnie, kurwa, z tej jebanej fury. Jebany dziad, zaczynają się drzwi. Kurwa, wypuśćcie mnie z tego dziadostwa. Ja pierdolę. Muszę odpocząć, odczuj się. Ja mnie jakiegoś syfu, kurwa. Co wypiłeś? Sprawdź tu. Co wypiłeś? Potrzebuję chwilę odpocząć, za chwilę naprawię furę. Dzięki, czemu dałeś? Dobra. Jak lepiej? Tak, już troszkę lepiej, ale cały czas na żołądku siedzi mi to. Nie wiem, czy cały dzień nie będę musiał tego, kurwa, wypacać. A, gdzie moja fura? Tam. Dobra, zajmę się tym sam. Jak spałeś, wrzuciłem ci do kieszeni telefon. Specjalny telefon? Tak. Okej, dzięki wielkie. Cia. Opony całe, więc jest dobrze. A mechanik dalej się nie odezwał, nie? Lipę, okej. Nie odzywał się mechanik dalej? Nic. Kurwa, bo byłem na mechaniku, bo puściutko. Puściutko? No poszedł spać, naprawił kilka furek i poszedł w kino pewnie. Powinno się udać, kamery rozruchowe są podłączone. Dary mnie potrzałuj. Okej, powinno być lepiej. Na tym dojedę do miasta. Będziemy oświetlenia, stary, muszę za wami. Co jest? Tragedia jest. To w ogóle nie jedzie, kurwa, tak? To co? Bierzemy tych dwóch nierobów na sad? Mam numer do kierownika, który może nas pozatrudnić wszystkich. Okej, i w czwórkę sobie porobimy, zrobimy budżet i do jednego woreczka pozbieramy i wygramy to, pomnożymy to na kasynie. Dobra, jestem za, tylko musimy jechać do jednego, żeby naprawić furę, dobra? Tak. Okej, a potem sad. Ja to samo, dobra. Wow! Teraz mi rozjebał felgę jebany, zajebiście. Jeszcze nutka jest jakiegoś vloga, kurwa. Kurwa, kopci spod tej felgi, ja pierdolę. Jadę szybko zatankować. Jasne, mam rezerwę. Siemano, jest mechanior? Kurwa, chyba go nie ma. Nie pierdol. No nie ma go chyba. Nie, tylko nie to. No nic, zostawiamy go do roboty. Dobry. Trzeba na papieroskę w robocie, co? I pacerek dookoła zakładu pracy. A może jakiś wspomaganko? A może jakiś przyspieszasz, żeby szybciej robótka leciała? To ci potrzeba. Okej, nie to nie. Siema, PK, potrzeba ci czegoś? No, dzisiaj dobre ceny mam akurat. O kurwa, zapal się na mega zniżkę. 300 dolców za 3 sztuki mety. Stary, jestem stratny przy siebie, spieprzaj mi stąd. Kurde, jak jest jeden pies, to się nie opłaca dealować, widzowie. Dobra, nikt nie widzi, kurwa, sprawdzimy. Może się trafi aluminium. A gdzie jest Montes? No siema, Montes, jestem pod Benem. Cześć. Ale nikogo nie ma. Benem, ja zemdlałem w sklepie, słuchaj, wiesz? O kurwa, ciężko. Tak. Ocucili mnie. Witamin i warzyw. Ty wiesz, że te dwa gagatki, powiem ci, miały dwa samochody i się rozjebały te dwa samochody na Sandy Shores? Nie ma jak wrócić do miasta? Idę zatankować furę i pojadę po nich. No dobra, jestem pod Benem, ale nie ma mechanika, więc no to jedź po nich i jedziemy do sadownika stamtąd, czy jak? Tak. Nie, pojadę po nich, spotkamy się przy Benem, może przyjedzie mechanik do tej pory i ruszamy na sadownika. Dobra, okej, w takim razie czekam, heja. Do zobaczenia. Do zobaczyska. Tak, myślałem, że się rozjebali. Kurwa, trzeba ich czekać. No to może skoczę do szpitala, tylko potrzebuję fury. Owszem, zapraszam LSC. Los Santos Custom jest otwarte. Bokchamp. To był bait. Tak myślałem. Siemanko. Masz może jakieś dyntki do opony? Tak, stać mi. Dobra, dzięki wielkie. Może to mi pomoże. Dobra. Tak? No? Halo? Gdzie jesteś? Jadę już pod Beniego, naprawiam oponę. Zaraz będę pod Benim. Dobra. Dobry, pan mechanik? Mechanik? Tak, myślę, że to pan. Nie ma właśnie żadnego. Sam czekam, mam karoserię pognieciono. Musiałem sam się wziąć za naprawę, takie domowe robótki. Pucha jest ciężka. To co, a co z chłopakami?
Chyba się przestraszyli roboty, bo ani jeden, ani drugi nie odbiera. No dobra, to trudno, zróbmy tak. Ja schowam gdzieś furę, zaparkuję i jedziemy na robotę. A myślisz, że to będzie bezpieczne miejsce? Może nie, chodź, gdzie indziej. Mam nadzieję, że nikt się nie wkradnie. Dobra, lecimy z tym. Dasz coś zarobić na sadowniku, mam tam jeszcze stare gacie, więc... Disco C. Parę nawet rzeczy do przebrania. No i tam pracowałem z rok temu, wiecie, z rok temu tam pracowałem. Jeszcze to się dobrze płacili, nie było tej zbiórki nasion. No i jeszcze Suzy... A nie była do mnie uprzedzona. Teraz, wiesz, liście 50 kapci. Myślisz, że jest na sadzie? Suzy? Nie, no. nie. Jest kierownik. Chociaż gadałeś może... gadałeś z nim? Tak, gadałem z nim, tak. Jest opcja, żeby się zatrudnić i wszystko. Myślałem, że pojedziemy we czwórkę i będziemy we czwórkę pracować. Oj, chłopaki nie lubią pracować, tak. Chyba nie lubią. Uczciwej pracy. Dankina też zapytałem o pieniądze, które mu pożyczyłem, to wyciągnął bongosa z kieszeni i mówi, że kurwa nic nie rozumie. Klasyka. No zobaczymy, co się tam pozmieniało na tym sadzie. Pamiętam, że trochę tam pracowałem. No, ale nie jestem do końca zadowolony. W sensie, nie życzę nikomu źle, niech Suzy ma ten sad, ale mieliśmy robić inny biznes. Był biznes plan wszystko. Nie, tylko to a przypilnowała się... sadu, zakręciła zawsze się wokół jabłek. Blisko do pięcia sytuacji z Chipkofi, to pojawiało się kolejny jakiś ten... Tak. Kolejny warunek do spełnienia. Ale wiesz, no Suzy, tak Suzy była tutaj na mieście. Myślę, że mogła coś podziałać, ale nie zrobiła tego. I kropidło nie będzie chyba maczane. No, nie będzie kropiło. Ale nieważne, no gdyby nie te wyścigi, jakbym się nie spukał z tych 20 kapci, to mnie nie chodzi do żadnej roboty, no ale że jestem na zero, no to muszę się odkuć. A klientów jeszcze nie mam, będę musiał dzisiaj z Ruskiem się skontaktować, bo się temat kończy. No właśnie, on miał zadanie. No, ale widzisz jak to jest. To jest człowiek biznesu. Pewnie może zlecił komuś innemu to wszystko. No być może. Ale ten gościu, jeden z tych dwóch, co się ścigaliśmy, jest Brownie i JT. Ten JT powiedział, że ma pół tematu i na pewno się dogadamy. I okay. Wszystko ma podobno. Indykę, kokę, metę. Można sprawdzić chociażby ceny i zobaczyć później w porównaniu z Ruskiem. Sadownik. Ciekawe ile za kursik. Jak będziemy jechać ten... tutaj znaczy się koło jakiegoś sklepu, to weź się zatrzymaj, bo bym sobie wodę kupił do roboty. Dobra. No tu jest sklepik. Dobry. Gdzieś wodę? No właśnie nie ma wody, muszę ten syf, kurwa, lepiący się pić. Zamówcie wodę, kurwa. Dobra, ruchy. Zaraz będzie świtać, jabłka będą dojrzewać. Ja myślę tak, zrobić na zasadzie 10 koła, kupić 1000 żetonów, wyjebać się do kasyna, zagrać za wszystko na pierwszy raz i wygrać 20. I mieć 20 koła i tyle. I się po prostu odkuć. A 10 koła to ciekawe ile kursów będzie. No nie wiem, za kurs powinni dać klocka, moim zdaniem, to była uczciwa cena. O, pan pastor. Szczęść Boże. Szczęść Boże, halleluja. O, stare, dobre, nic tu się pewnie nie pozmieniało, te same szafeczki są nawet. Na co krample. No Felipe, ja już muszę do roboty, to się będziesz pisywał, zobaczcie ile kurs kosztuje wszystko. Chce pana łódko lepsze? Jasne, jak jest taka możliwość. A bratku, ile kosztuje tutaj, czyli kosztuje, ile płacą za pełny kurs? Teraz... A kiedy pan sobie nie rozpracował? Oj, panioczku, ja byłem na rencie, kurwa, pracowniczy, no z rok. A by się wczoraj pozdrawiał, pan Logan, tak? Ja bratanek zajdę. Rok temu. Jacki, jak coś. Ile dają za pełny kurs? O, jest szefa. No bo teraz ma pan też koncentrat podzbiera. Siemano, szefa, witam. Witam, dobry. Teraz masz 1200. Za kurs, tak? Świetnie. Za kurs. Pożyczysz mi furę? Nie powiem nic szefowi. Nie wiem, czy a można we dwójkę jeździć? Tu chcę najpierw pozbieraj owoce, wyciśnij i pozbieraj jeszcze raz. Jasne. Okej, dzięki bratku. Koncentrat, kurwa. Do roboty, uwielbiam sadzik. 10 godzin na sadzie, przecież moje pierdolone hobby. Do roboty. Poczekam na Felipę, zbiorę sobie tylko troszeczkę i... On będzie prowadził dzisiaj. Nasionko wpadło, nice. Zając zajda. Tak, halo? I jakby coś się stało z autem, to zadzwoń do mnie, bo będzie trzeba go pokitrać jasne, potem, bo oczywiście. On jest tam niewydany. Dobra. Tylko zadzwoń, daj mi znać, żebyś go tam gdzieś na widok nie zostawił. Jasne, oczywiście. I nasionko. O, lipcie. Lec na pomarańczki, świeżak. Pomidory, okej. Okay. Świeżak się rozwija. Pierdolony gang, jabczany gang. Jabłko 40, pomarańczy potrzebuje trochę więcej. Byczku, pomarańczowa koszulka oznacza który stopień w hierarchii? A, jeszcze jedno. To? Nie wiem, czy ci się to przyda, biorąc pod uwagę, że tam wczoraj byłeś z tym pastorem na poletku, ale po drugiej stronie ulicy jest gościu, który skupuje nasiona.
Tak, słyszałem. Po ile bierze jedno? Potrzebował szybkiej gotówki po prostu. 70 za sztukę daje. A, okej, okay, nieźle. A słuchaj, a który kolor pomarańczowy jest w hierarchii? No jeden wyższy od ciebie. A najwyższy to żółty? Nie. Jest zielony, pomarańczowy, czerwony i czarny. Okej, okay, Kuba, dobra. No dzięki. Ej, szkoda, że tak się dzieje, widzowie. Halo, moja fura! Stary, kurwa, wiesz co się stało? No prądu brakło, wiesz o co chodzi? Tam jest, dobra, widzę ją. Chyba to jest ona. No chyba ona. Dziwnym trafem cała. Że przyparkował, jakiś miły pan. Tylko muszę iść się przebrać. Siemano! Amerykańskich. O. Zgadza się. Amerykańskich dolarów, nieźle. Siema, co jest? Siema. Kurwa, no to co mówię? Dawaj Felipe, kurwa. Dobra. No jak idzie robota? No spoko, dopiero pierwszy przejazd, ale słyszałem, że dobre stawki są teraz. Jak idzie? Elegancko, do przodu cały czas. Lecę właśnie sprzedać i zerwać kolejne uprawy. A wie pan co, może jakiś właśnie oka do nas sprzedaż? No coś by się znalazło. Kurwa. Ja bym chętnie odkupił. Nasionka, tak, ale to u mnie za sztukę $150. Ile by się znalazło takich nasioneczek? Ile by się znalazło, już za chwilę zobaczę w sakwie. Dobra. Na sadzie jestem. Dobra. Jak tam ci już jeden kurcik za tobą? Dopiero stakuję kolejne jabłka, bo będę je dopiero wyruszał na sprzedaż. Dobra. Na łączach. No, a pan będzie chciał sprzedać te nasionka w końcu, czy tak, nie? Tak, 200 za sztukę. Aha, w sumie. No, tylko i wyłącznie taka cena. A dlaczego taka cena? No powiedziałem 200 za sztukę. Dobra. Nie kupuję, nie wiem, dzięki. Świetnie. Wypierdalaj, kasztanie. Okej, okay, poczuć nasion już się zgadza, teraz za pomarańczka i pomidorki. Chłop ma 13 nasion, chce je sprzedać. Ile? Po 100. Dużo mało? Drogo. To co? Ma drogo. 70 ma tutaj u gościa, który sprzedaje na sadzie, więc trzeba trochę przebić. No nie wiem, mi tam trochę wpadło. Ja nie kupuję na środku. Jak chcesz, to bierz. Masz już wszystko, Logan? Tak, jest sprzedać. Opa, lecimy. Dobra, skrótem zajebiemy, ty. O kurwa mać, to był najgorszy pomysł. Ja pierdolę. Yellow. A mordziu, bo się porobiły moje problemy. Zjeżdżałem tutaj koło sprzedaży z pomarańczy, z owoców. O, jestem tu akurat, sprzedałem też. Ja tu na dole jestem, pękło. O, widzę cię. Do rowu mnie wjebało, sorry. Pękło mi oponę wypierdoliło. Już tu się ulicą wjechałem. Jestem. Kaktus leżał na drodze i pękło. No szczęście dzisiaj coś. Kaktus na drodze, stary. Mamy jakąś oponę w dane? Chodź go gdzieś ten, przepchniemy go i tu. Ja pierdzie. Gdzieś w pole schowamy. No ale to co, szef później nie wkurwi? Czekaj, przepakuję te jabłka i warzywa, bo muszę z tego przecier zrobić. Jasne. Okej, okay, cyk. Czekaj, silnik wyłączyć trzeba. Ale jakoby nie da rady go przepchać, panioczku. Da radę to, nie da rady, kurwa, szef to zobaczy. Cholinka. Nie macie. No dobrze, bo to jest tak fura na ciebie, więc nie będzie na mnie przypału. No będzie ciężko, czekaj. Trzeba go najpierw przepchnąć. Uważaj. Okej, okay, ty chcesz go przepychać? Dobra. Kurwa, moim zdaniem szefu się wkurwa, on się zablokował, brachu. Ale będą mi jaja. Na pole! To pole komuś rozdupcasz, ja pies, kurwa, ale jaja. Ej, stary, będzie przypał, jego z ulicy chyba widać nawet. Ty, stamtąd. A, to już lepiej, że tam leżał. Leżał dobrze na początku, teraz będzie przypał. Pole rozjebane, ślady kurs. Ja zaraz zadzwonię do szefa. Dobra, wsiadaj, chodź, pojedziemy sprzedać, ja to załatwię z szefem. Dobra, a możemy razem sprzedać? Wszedłem. Dobra, tu jeszcze przecier muszę sprzedać, wiesz? Dzień dobry, przecierek świeżutki. Proszę bardzo. Planem na sprzedaży koncentratów. Co jest? Okej. Okay. Lotko chcesz jeszcze, no tak? No, przydałoby mi się, potrzebuję jeszcze kilka przejazdów zrobić. Spoko. Dobrze, jak coś takiego jest i nie ma mechaników, to powiedz po prostu szefostwu, że się rozwaliłeś, bo lepiej powiedzieć niż nie powiedzieć. A ty masz jakieś info, czy Flintstone jest w mieście, czy nie? Nie widziałem go, mówię ci, no. Ja z nim tak tylko chwilę się tam zdawałem, tak to samo znam tego gościa. Też mnie do roboty wciągnął dziwny i no nie wiem co z nim jest. Nie, no mi chodzi tylko tam o jedną sytuację, ale mówię, no, w tym samym dniu jeszcze z Edim gadałem, to nie było wszystko. Nic nie wiem. Ale. Musisz pastorowi przekazać, żeby sobie auto schował, bo jeszcze mu ktoś zajumie stąd. Tak, jasne. Przekażę, bo zadzwonię takiego. W sumie ja... Ostrożnie! Bo ja też to schowam już. Nic ci służy, dzwonię jak coś. Dzięki wielkie, bratku, dzięki wielkie. Ratujesz mi życie. Jeszcze tu ze skórze, dobrego skórza i lecimy. Ojeju. 2600, dobra. 25% za nami. Halo, jak halo? No właśnie, słuchaj, ja mam teraz, będę miał 3000. Ja mam 2600. Ty masz 2600, jadę z Bobem, który będzie miał 2600. Może spotkamy się i po prostu wszystko wpierdzielimy w jeden bet. I podzielimy się podwojoną kwotą. I sobie każdy już pogra dalej sam. Ale... No dobra.
dobra, no dobra, to trochę ryzykowne, ale niech będzie. To prawda, ale słuchaj, to będzie 3000, 4, 5, 6, 7, 8 jakieś tysięcy, czyli za 800 wejdziemy i 1600 na 3. Na 3, czyli po tydzień, dobra, dobra, zróbmy to w takim razie. Dobra, dobra. Loto, ja okay, widzimy się na furgonetkę i na sadowniku się widzimy. Tak, 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 tak. Ja właśnie kończę ostatni kurs. Dobra, to może ja skończę ostatni kurs, bo... Dobra, to skończę ostatni kurs, na sadowniku się widzimy. Nie ma pośpiechu. Dobrze, nie? Tak, no zróbmy, tak zróbmy. A, pojazd blisko hurtowni, jasne, kumam. Kurwa. Dobra, skończę, tylko się przebiorę. Dobra. Ile pojedziemy firmówką, ktoś mi zajebał furę. Dobra. A okej, okay, w drogę, zaróbmy coś tego szmalcu na kasynku. Proste, że tak. Ile mamy szmalu łącznie? Ja mam 2600. Ja też mogę na 2600. Ja mam 3900. Damy radę. I wszystko na jeden pet. Wszystko na jeden pet. Wydaje mi się, że najlepiej od razu wjeżdża stół. Od razu wjeżdżamy pierwszy pet. Czyli mamy tak, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 koła. 9 kroka. Prawie... To prawie jedna wiarda mojego długu. 9 koła, czyli becik za 900 żetonów. No, robimy tego 1800. Ja się wkręciłem w to zarabianie. Myślę, że do dychy dojedziemy. Każdy po dyszce był zbierał. Ale widzę, że w gorącej wodzie kompanii. Wy w wodzie kompanii jesteście. Ja już chcę na kasyno. Już chyba jedna sprawa. No dobra, jedźmy w takim razie. Dobra, chłopaki. Już zajeżdżamy powoli. Przygotujcie swoje pieniądze. Co masz? Co tam, psinko? Dobry, tak. Chcesz już kupić jakiś dragów? No to jest, zgrywam się. Mała, fajna psina. To pan cię zostawił. Albo cię kurwa zostawił. Pod zastaw za żetony cię zostawił, bitulko. A może chcesz ze mną pójść? Potrzebuję takiego psiaka. Nie zwróćcie na mnie uwagi. Zwykłym rudym śmieciem dla ciebie. Mafioso modus. Dobra, czas na rozdanie życia. Złote tasowanie będzie w wariacie. A więc to się wszystko teraz wyjaśni. A po na trzy przejazdy i znowu wracamy, nie? O, jest ten gość, co oddawał. Tak, świetnie. Trzymaj. Dziękuję bardzo. 9000 w moich dłoniach. Chcę postawić. 930 żetonów, bo mam jeszcze jakieś zaskórniaki. 900 chyba, max. Chyba 930. A, no rzeczywiście, dobra. Postawiłem! Dobrze. Jeremy, wygraj dobre karty. Kurwa mać, ale jaja. Jak wygramy, to mamy po 6000. Mam szóstkę. Mam szóstkę. Po 6000. Ej, on ma trójkę! 14! O kurwa. Dobieram! Nie jestem pałą! Dobieram! 17! Zostaje! Co? Patrz! Co ma? 13! 13! Przejeb! Nie! Dobra, chłopaki, idziemy na sal. Dobra, idziemy na sal, chłopaki. Kurwa, ale adrenalina była, wyrzut adrenaliny na krawędze, szkoda. Dobra, po dwa przejazdy każdy, mamy po trzy przejazdy. Po przejazdy mam... Kurwa mać. O Jezus Maria, nie chcę mi się to zabijać. Kurka, szkoda. Kurde, było tak dobrze, akurat 18, coś mi tu śmierdzi, nie? Akurat 18, było tak pięknie. 17, początek 6. 7, miał trójkę, to jest niemożliwe, co się właśnie wydarzyło. Czemu akurat dycha mu nie siadła, dlaczego? 50% szans i tyle, no. Albo by się udało, albo się nie udało. Następny razem betuję któryś z was. Ja już nie chcę tego stresu mieć w swojej głowie. Znowu na szans, znowu w tym słońcu. A może inaczej, panowie, każdy zrobi po 5 kursów i postawimy to po 5 kursów. O czyli kurde, aż tyle? 15 kloków. Aż 15 kloków? 15 kloków? I każdy będzie miał podychu wtedy. Dobra, robimy, ja w to wchodzę. Dobra, ja poprowadzę, potrzebuję jeszcze tu pod mechanika podjechać. Ja to mogę robić. Szkoda, no trudno, próbowaliśmy, no. A, było blisko. Tak. Kurwa! Kurwa! Przepraszam. Czy jakieś czteroosobowe? Może jest zagonowniku, dzień dobry. Żaden z moich pojazdów nie figuruje. Czy go zawinęli? Ktoś go zajebał? To ty go zajebałeś! Nie! Nie ja! To ty zajebałeś, gdzie jest fura? Konie! Czemu masz kartę? Yo, chill! Czemu masz kartę, cwelu? Co? Nie, przepraszam, dobra, stój! Gdzie jest fura? Gdzie jest fura? Nie wiem! Gdzie jest fura? Idziemy ciągnąć Felipę i ciebie! Jebany cwelu, wiem gdzie jest twoje wrzenie, zakosiłeś! Nie, naprawdę! Czemu teraz wyciągałeś klamę? Nie wiem! No właśnie, bo jesteś winny, kurwa. Gdzie jest fura? Pucuj się! To nie ja, naprawdę! Kto wiedział o furze? Ty wiedziałeś jeszcze Felipe o furce! Właśnie, Felipe! No ale przecież widziałeś, gdzie jestem. To ty, Felipe! O! A może to Logan teraz spróbuje wkopać w dołek?
Ach, gdzie jest ta fura? Gdzie jest ta fura? Skoro tylko ja wiedziałem i ty. Kolipcia. Przyprzony złodziejaszy. Znowu mi furę ty dziabnęli, no tak nie może być. Za każdym razem to się dzieje. Opisałem złodzieja, oddaj samochód. Mówię tutaj o twoim i o moim. Ale jak to jest możliwe, że goś wiedział, gdzie jest fura, jak była dobrze skitrana? No bardzo dobrze skitrana. Może jeszcze po Halloween zostały jakieś duchy? No nie jest tam na sam w takim razie. Kurwa. Zacznijmy jeszcze od szpital. Muszę wziąć receptę. Cóż, dobra, tam gdzie moje miejsce. Nie ma miejsca, nie czytaj się. Doprowadź tę furę tu, do Benego. Bo. I napraw. Dobry, dobry. Dobry. No tutaj tak. Receptę do odbioru. Jak coś, auto już jest naprawione. Jaką na Benem. Jak to? Halo, halo, jak to naprawione sam auto jest? Na mechaniku. Ale jakim cudem? Ujechałem i naprawiłem. Ale które naprawia? Auto? No te sadownicze. A, sadowniczy się, że moje. Dobra, zaraz będziemy na Benim. Ojo. Że moje ma. Kurwa. Dobra, śmigamy. Góra naprawiona, elegancko. Da, jest git. Przydaj się. No dobra, to będziemy jeździć w trójkę, co? Co? Tak. Ojej, let's go. Drogi. Szybkie kursy. Powinniśmy mieć jeszcze jednego chłopa, który jest zastraszony i robi dla nas za wszystko. Za darmo. To tego weźmy. On jest kurwa pobity. A? Tak, to jest ten pobity. A zatrudniony jest na sadowniku? Spróbujemy, zapytamy. Dobra. Siemano. Ej, yo, wariacie. Siemano, wariaciku. Co tam robisz? Siema, bratku. Chcesz trochę zarobić kasy? Chcesz trochę zarobić, co? Dla nas. Wariaciku. Chcesz trochę zarobić, co? Ja znam tego gościa, on leżał pod klatką schodową bardzo długi czas. Ale wszystko z tobą okej? Okay? Albo się zaraz odezwiesz, albo mój ziomal ci zaraz zrobi kocówę. Słuchaj. Mariacie, chcesz dla nas trochę popracować, co? Za darmo? Piszę zrobisz kilka kursów na sadzie, będziesz miał nasze, można powiedzieć, względy. Wdzięczność i będziesz miał nas przysługę. Potrzebujemy pomocnika do sadownictwa. Co? Oto ty, śmieciu! Ej, spokojnie! On ukradł to J. Donowi, śmieci, jeszcze nas chciał pobić! Śmieciu! Wow! Ustawka 1-1, jazda z nim, kurwa, ogień, napierdalać się! Uważaj! Wow, Bob, kurwa, nie daj się! Bob! Spokojnie! Ja pierdolę! Kurwa, ale walka jest! Ja pierdolę, to jest to prawdziwe RP! Wstawaj, kurwa! O, ja pierdolę, albo napierdolił! Co za auto Jaydona, rozumiesz? Śmieciu! Ukradł auto Jaydonowi! Nie będzie mnie taki śmieć. Nie, dobra, nie. Dobra, jedziemy, chłopaki. Ale syf się porobił. Nie. Dobra, idziemy. Pracownika mamy. No dobra. Nie dziwię się, że to rozleży nadupcony. No zawsze go widzę. Co chwila leży. Ukradł auto Jaydonowi, oddał je ruszkim i jeszcze nas wyzywał. Tak nie będzie. A ci przyrodny małolat. Panowie, otworzę sobie książeczkę na młodego sadownika. Ale miasto. Faktycznie można by było zastraszyć jakiegoś gościa na sadzie, że musi dla nas pracować. Niewolników mieć swoich, to by było będzie pracował dla nas, razem z nami, da całe siano. Ziemia jest płaska, co to kurwa jest? Zjebane wróżby. Albo można po prostu podkusić go ofertą wspólnego zarobku i wspólnej inwestycji, a później powiedzieć mu nare. Sake to jest jakiś alkohol kurwa japoński? Sake? No, coś do picia. Jak stoimy z paliwem tutaj w tym aucie? Tak 1/4 maku, mniej więcej. Okay. Nie słuchajcie go, co on pisze na Twitchie. To nieprawda, chłopaki, to nieprawda. Świat jest zwariowany. Lorenzo Fantomas. To ja się nie mieszam w wasze gangsterskie sprawy. Nie chcę też mieć problemów. Układam swoje życie. Chcę iść po prostu w handel i kasyno. To nieprawda. Nie chciałem mnie nie pobił. Po prostu sam się położyłem, bo nie chciałem, żeby mu smutno było. Nieprawda. Nie słuchajcie go, co pisze. A jedno nasionko tutaj znalazłem w pomidorku. No ja też. Trzeba potem pojechać zasiać plony. Pomidor jeszcze jedna. Dobra, ja już pomidory tutaj sadziłem. 4 kartony. Odwieź księżniczko. Wrócuję. Tak, dzwoniłem. Chciałem powiedzieć, że tutaj, no niestety, złodziei mamy na sadzie. Ktoś mi ukradł auto, którym podjechałem wtedy do pana. Myślałem, że tutaj będzie bezpieczne. Okay. Jakiś monitoring tam jest, czy coś, żeby zidentyfikować złodziejaczkę? Pęczki ziół teraz trzeba pozbierać. Na zajebisty przecier. Panowie, co to był za ziomeczek, ten co z tym papierosiarzem zagadał? Nie wiem. Nie wiem. Big cash. No można by było tego kasztana może
A właśnie, zaprowadzić do roboty. Tak. Zagadaj do niego jakoś, człowieku, tylko umiejętnie zastraszyć. Nie za bardzo, ale nie za lekko. Dacie mi za dwa dolarki? Ja prosiłem wszystko. Dam ci. Chwila. Okej, okay, już mam wszystko. Teraz znowu na zbiórkę. Ej, stary, ale ty mi dałeś kurwa dwa dolary, no dałbyś z 10, czy kurwa. A, no dobra, no nie wiedziałem, myślałem, że dwa dolary. No daj z 10. Masz 20. Czyli co, teraz na zbiórkę, czy ty przeróbka na ten przeciwek? Zbiórkę. A czego? Nie no, chyba ten sok pomidorowy, co? Teraz. Właśnie nie wiem, to skręcać? Tak, no, sok pomidorowy i potem znowu na zbiórkę i dopiero... A, w sensie, no tak. A w ten sposób? A no, bo wtedy nie tracisz czasu na powrót tutaj znowu, tylko od razu jedziesz sprzedać. A, duży łe. Kurde, pamiętasz, Felipe, jak tą laskę od Cheap Coffee, tą kelnerkę całą porwaliśmy, czy coś tam? Ona chciała zrobić jakiemuś typowi. Rudą, tak. O, kiedyś pamiętam dobrze z czasy.